Jojo, siemaneczko, ziomki z tej strony, Alanek, i dzisiaj zapraszam do odcinka, gdzie jestem w mundurku szkolnym, znaczy sweterek tutaj jest, bo za ciepło już jest. Tak, i chcę pokazać do was o takim poważniejszym, albo o takim normalniejszym temacie, tak, co nie będzie coś zmyślone, albo coś się wydarzyło. Bo jest ten nowy rok, ostatnio był i każdy, o, moje postanowienia noworoczne są takie. Gościu, czemu tego nie zacząłeś już, o, jak o tym pomyślałeś, tak? Na przykład wyobraźcie sobie, że ten gościu czeka 8 miesięcy, żeby się zaczął nowy rok, żeby to zaczął. Patrzcie sobie, jak na coś wpadniecie, to wejście, kurde, się ruszcie to dupę, kurde, i zróbcie to od razu, a nie, że będziecie czekać. Ja tego nie rozumiem w ludziach niektórych, bo na serio, w momencie, kiedy wymyślasz ten moment, postanowienie noworoczne, czemu go od razu nie zrobić, czemu czekać do nowego roku, gdzie i też jak później tego nie zrobisz, tak? To jest porypane dla mnie, to jest porąbane, to nie ma sensu. Dlatego ja na przykład jak coś chcę zrobić, to robię to od razu. Na przykład mówiłem sobie, że od nowego roku zacznę nagrać na YouTubie. Nie, no, ale jakoś poszło, tak? Od lata, od wakacji już nagrywam. Czyli wyobraźcie sobie, że jak ja bym czekał do tego roku, gdzie czekałem na lepszy aparat oczywiście, to jakbym czekał do tego roku, 2016, to ja dopiero bym uzupełniał dwa filmiki, bym był nigdzie. No wyobraźcie sobie, jak to czas zmienia, tak? Wyobraźcie sobie, że jak te wasze postanowienia noworoczne, jakbyście je zaczęli, nie wiem, w momencie, kiedy je wymyśleliście, czyli pewnie 4 miesiące wcześniej, no to wyobraźcie sobie, że wy już byście byli te 4 miesiące do przodu. Byście byli już 4 miesiące do przodu przed wszystkimi innymi. To jest dopiero coś. Nie kurde, o, poczekam do nowego roku i się zmienię. Bo to jest dupa, to jest tylko, to się data zmienia na świecie i tylko, i tyle, tak? O wow, 2016. To nic nie zmienia, ty się nie zmienisz. Nie będziesz jakąś inną osobą, to zawsze się mówi. Nowy rok, nowy ja. Nie, tak nie jest. Trzeba zacząć jak najszybciej. Tym szybciej, tym lepiej. Nieważne, czy to jest YouTube, czy to jest szkoła, czy to jest jakieś wasze marzenie. Nieważne co, nigdy nie jest za późno, żeby marzenie albo to, co chcecie zrobić, spełnić, tak? Jak masz 16 lat, to nie znaczy, że nie możesz wrócić z powrotem do dzieciństwa i iść sobie na plac zabaw. Nigdy nie jest za późno, żeby się zmienić, jak coś przeskrobaliście, jak z kimś się pokłóciliście. Nigdy nie jest za późno, aby coś zmienić, pamiętajcie to właśnie. Bo to, że coś źle zrobisz, albo źle postąpiasz, to nie znaczy, że nie możesz tego zmienić i czekać do nowego roku na przykład. Ludziska, tutaj był taki odcinek i no, tutaj będziemy kończyć, bo była.